Cześć wszystkim. Słuchajcie w dzisiejszym odcinku, który nazwałem system na Buchmachera. Chciałbym powiedzieć parę słów o o człowieku, o którym dowiedziałem się jakiś czas temu, że ograł Bookmachera na parę milionów złotych. Ten pan yy, w sumie znany jest yy, mojej osobie od wiecie chyba nawet i od ponad kilkunastu lat. Ja już go gdzieś tam dawno temu widziałem na różnych forach. Yy. Nie pamiętam dokładnie, jakie to były fora, ale wiem, że ten facet yy, zwykle pisał bardzo rzeczowo, bardzo mądrze pokazywał różnego rodzaju systemy, yy, rozpisy i tak dalej, tak dalej. Ale jak wiecie, żyjemy w Polsce, więc yy, większość ludzi go raczej yy, miała za jakiegoś takiego, nie wiem, jak to nazwać, żeby się ten człowiek nie obraził. Ale u nas, jak wiecie, jak zawsze jak ktoś mądrze coś mówi, to trzeba go najlepiej wyśmiać. Yy, obśmiać i w ogóle zmieszać z błotem, i przeważnie tak jest, no nie że, że po prostu mądre jednostki się wyśmiewa. Także ten facet chyba zbytniego poklasku, z tego co ja wiem, na forach nie zdobył. Widziałem wiele razy, że prezentował jakiś właśnie różnego rodzaju rozpisy, i tak dalej. Ale ludzie zawsze chcieli gwarancji jakichś dowodów, i tak dalej, i tak dalej. I z tego co ja się orientuję, być może się mylę, to przepraszam tego człowieka. E, wielkiej furory chyba nie zrobił na, na forach. Co jest w sumie oczywiste, bo żyjemy w kraju, gdzie nikt w nic nie wierzy, chociaż nie wróć, ludzie wierzą w koronawirusa. No właśnie, przed chwilą wrzuciłem wam film. Słuchajcie, e, posłuchajcie tego. Naprawdę posłuchajcie tego faceta doktora jakiegoś, co powiedział w jakimś tam e, telewizji doktora Milewskiego, jak właśnie nami. Zarobiście yy, manipulują, jak to jest wszystko. Jaka to jest wielka ściema z tym koronawirusem? Prawdopodobnie ściema. Ktoś to specjalnie nagłaśnia, ktoś specjalnie podaje te dane, ktoś specjalnie faszeruje nas od rana do wieczora śmierciami na całym świecie, i tak dalej. A jak pan doktor bardzo mądrze mówi, i ja niestety jestem za prostym człowiekiem, żeby to powtórzyć po nim, ale posłuchajcie parę takich zdań, które zapadną wam w pamięć pod tytułem na przykład, że teraz jest niby tak bardzo źle, tak dużo ludzi umiera na tego wirusa, we Włoszech podobno tam tysiąc osób dziennie nawet umiera, a według mądrych głów, według lekarzy z Włoch i jakichś tam ludzi, którzy prowadzą jakieś statystyki i tak dalej, wcale nie wzrosła śmiertelność we Włoszech. Ludzie od zawsze umierają, rodzą się, umierają na różne infekcje i tak dalej, są starzy, chorzy, mają różne choroby i niestety ci ludzie, podobnie jak my, kiedyś jak będziemy starzy i schorowani, też niestety na coś umrzemy: a to na sepsę, a to na jakieś zapalenie płuc i tak dalej. Także słuchajcie, świat jest sparaliżowany, nie mamy co grać, rozgrywki są zawieszone. Faktycznie, pytanie: tylko na, na, ile, to, na ile to ma służyć? No bo sami widzicie, ta choroba nie wyhamuje. Nie wyhamowuje póki co, jest coraz więcej zakażonych ludzi. No i, i co, i tak jak mówią ci mądrzy, wszyscy się prawdopodobnie tym zarazimy, tylko ci ludzie, którzy są zdrowi, przejdą to albo bezobjawowo, albo przejdą to jak jakaś tam wiecie, jakaś tam infekcja wirusowa. No i, i, ty, i tyle. No I, i, i powiem wam, że ja już też głupi jestem, bo rozmawiałem z prawnikiem swego czasu, to też mi mówił, Panie Robercie, Pan nie wierzy w bajki. Robią wielkie halo. U nas tam kilkanaście osób umarło na dzień dzisiejszy. Szkoda, oczywiście, tak, bardzo szkoda tych ludzi. Ja, broń Boże, się nie naśmiewam. Nigdy w życiu się nie będę naśmiewał z tych, co umierają, bo wiadomo, to jest szkoda każdej jednej osoby. Ale, no, ale brutalna prawda jest taka, że faktycznie nie mówią, ile osób umiera codziennie na grypę, na nowotwory. Ja na przykład też sobie wygrzebałem gdzieś tam że dziennie na nowotwory w Polsce umiera tysiąc osób, słuchajcie, tysiąc osób, ja nie wiem, to jest jakaś masakra w ogóle i dobra, nieważne w sumie, nie, ja nie o tym, słuchajcie, wracając do tego pana, ten pan podobno ma nick Eddy 8 ograł firmy bukmacherskie na bardzo dużo pieniędzy, prawdopodobnie ich dalej ogrywa i brawa dla niego, ale niestety firmy bukmacherskie jak już pewnie się się z firmem z filmem dały ciała i gdzieś tam opublikowały jego dane on się teraz będzie sądził, trzymam kciuki żeby ich naprawdę skubną na jak największą kasę bo to nie może być tak że ktoś kto ma tam ileś set milionów to może sobie robić wszystko z przeciętnym Kowalskim więc bardzo dobrze niech ten pan ich tam szarpnie ładnie po kieszeni a poza tym słuchajcie nie wiem jak dla was no, dla mnie jest to mega gigantycznie pozytywna informacja, że jednak ktoś jest, kto gra, kto ich skubie na mega gigantyczną kasę. No, i tak jak wam wiele razy mówiłem, Buchmacherzy to nie są frajerzy. Oczywiście już mu gdzieś tam zakazali grać, już mu jakieś limity porobili, cudawianki. No, ale to wiadomo, że jest masa metod na to, żeby grać i żeby ich ogrywać. Więc no więc będzie ich pewnie dalej ogrywał. Słuchajcie, ja tam sobie wygrzebałem, podrukowałem sobie różne taktyki tego pana. One są dostępne póki co jeszcze w internecie. Za jakiś czas pewnie będą pokasowane. Norma, norma w Polsce. No i słuchajcie, no pierwsza, pierwsza, która mi się rzuciła w oczy. Wybierz sobie, chłopie, 3 mecze z kursami po minimum 1,80. Najlepiej, żeby były to zdarzenia dwudrogowe, czyli jakiś rower, parzyste, nieparzyste, ewentualnie jakieś tam e, piłka nożna na zasadzie draft no bet, no, ale musi być 1,80 minimum, tak? Słuchajcie, patrząc tak na, ja to sobie zagrałem na, na Dzień Dobry, wybrałem sobie jakieś tam zdarzenia, które chociaż jest teraz tak okrojona oferta, że, że głowa boli, ale wybrałem sobie słuchajcie, trzy zdarzenia, po takich kursach, tam miałem nawet 2,15, 2 coś tam, i uważajcie, facet według mnie naprawdę jest geniuszem. To jest jakiś doktor matematyki. Ja z matematyki co prawda miałem jakieś tam czwórki, no ale to wiecie, ja się uczyłem o jakichś bzdurach w szkole, o silniach i jakichś innych rzeczach dziwnych, które są raczej chyba nieprzydatne w życiu codziennym, a właśnie tak jak pan pokazuje różnego rodzaju rozpisy, powiem wam od paru dni jestem pod ciężkim wrażeniem, jak na przykład naprawdę można tego Buchmachera elegancko ogrywać. Słuchajcie, najprostsza chyba jego metoda, a może nie najprostsza, jak, naj, jak jest nie najprostsza, to ja pana tego pana autora przepraszam, jego 8. ale pierwsze, co mi się wyrzuciło w oczy, słuchajcie, to trzy mecze z kursami 1,80 minimum i te trzy mecze są rozpisane na trzech kuponach w tak genialny sposób, że przy nietrafieniu jednego z tych spotkań My nadal wygrywamy kasę. To jest nieprawdopodobne, słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, no bo jak wiecie, mamy, nie wiem, czy wy macie, no ja mam ileś wędek, różnego rodzaju metod do wyboru meczy. Wydaje mi się, że bez problemu zrobi kilka kuponów na, przy normalnej ofercie z takimi trzema meczami. No i nieskromnie powiem, że wydaje mi się, że większość z nich będzie trafiona. Więc jeśli zastosuję ten rozpis tego pana. No to może być po prostu siekiera totalna. Także czekam. Mam nadzieję, że to szaleństwo z tym pseudowirusem, który tak bardzo wyniszcza świat, zaraz minie, że te rozgrywki wszystkie po kolei się wznowią. No i będziemy, słuchajcie, wygrywali naprawdę fajną kasę, no bo ja nie wierzę, że nie można wybrać 3 meczy o kursach minimum 1.8. Nie ma takiej możliwości. To jest bez problemu można wybrać takie mecze. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Być może się mylę. Zobaczymy. Będę prezentował te kupony na Facebooku. No i zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tak jak Wam mówię. Na początek zagrałem sobie trzy mecze. Mogę nawet przeczytać jak mam gdzieś na rozpisce jeszcze jakie to były mecze. Ale to były bardzo dziwne spotkania, bo teraz grają bardzo dziwne ligi. Słuchajcie, ja nie trafiłem... Już mam. Nie trafiłem jednego... Grałem jakiś zespół Taby yy, 2.15, Armored Fighters i Steelboards jakieś. Nie trafiłem jednego, słuchajcie, meczu. Dwa trafiłem i ja wygrałem kurs 5.92. To jest po prostu szok, naprawdę. Ja się patrzę na to i mogę śmiało powiedzieć, panie edi8, ja nie wiem jak pan się nazywa, no, jest pan naprawdę masz pan łeb. I to jest po prostu nieprawdopodobnie, jak są mądrzy ludzie na tym świecie. Jednego meczu nie trafiam i dzięki tego pana rozpisowi wygrałem pięć, kurs 5 kurs 5,92. No to pomyślcie sobie, grając 3 kupony, każdy po stówie nie trafiam jednego meczu i mam 5,92 wygrane, czyli zainwestowałem 300 zł. A wygrałem 592, czyli mam 292 zł, nie trafiając jednego spotkania. To jest po prostu, nie no, dla mnie ten facet od paru dni to jest mega mózg. To dlatego czytałem nieraz, nie wiem czy ja wam tam pisałem, że jacyś Austriaccy, czy Austriacy chyba, naukowcy, tak samo jacyś tam matematycy, też rozszyfrowali Buchmachera i też zaczęli wygrywać. Ale ich oczywiście poblokowali, zaczęli im stawki ukrócać i tak dalej. No to standardowe zachowanie. I oni odpuścili sobie, bo oni to robili na, jako eksperyment. Zastanawiali się, czy właśnie oni się tam w 6 czy w 8 zebrali, czy będą w stanie właśnie rozmontować systemy bukmacherskie, z bukmachera generalnie. No i to się udało. I teraz ten facet, d 8 pokazuje, że no kurczę, dla mnie jest to niepojęte. Wybieram trzy mecze. Nie trafiam jednego meczu i ja mam prawie podwojony kapitał. Nie wiem, czy wyjarzycie to i się jaracie tak jak ja, ale powiem Wam szczerze, no, pff, nieprawdopodobne to jest, nieprawdopodobne. I tyle lat gram i zobaczcie, człowiek, myślał, że już wszystkie rozumy zjadł, a tu nagle się okazuje, że facet, którego wiele razy widziałem na różnych forach, tak jak Wam mówię, ja miałem wtedy, łos, 15 lat mniej na pewno i on już był. Bo pamiętam, że on się dosyć dużo udzielał. I pisał naprawdę mądre posty, tylko no tak jak Wam mówię na początku, mądre posty wiecie, jak, jak to jest z mądrymi postami w Polsce szczególnie, tak? Od razu wyśmiane, obśmiane i yy, jak to mówi młodzież, mega beka z Pana, tak? U Pana jakieś rozpisy. Później Pan prezentuje rozpis na cztery mecze. Uważajcie, dwa mecze, dwóch mecz nie trafiamy, a nadal zarabiamy kasę. Coś nieprawdopodobnego. Ja już mam w głowie jakiś mecz, oczywiście. Już mam notatki porobione. Ja tylko czekam, aż wznowią się te rozgrywki. I słuchajcie, uderzamy. Jak to się mówi teraz, jak młodzież mówi, na takiej pełnej, żeby to przyszłoroczne wakacje, bo w tym roku chyba będzie lipa, to były naprawdę Zanzibary co najmniej. No bo to jest szansa, no widzę. No tu nie ma żadnej magii. Cały sęk w tym, żeby wybrać trzy mecze. Najlepiej dwóch jakieś takie. Kurczę, nie, to jest nieprawdopodobne. Może to być naprawdę petarda, także raz jeszcze panie Edi8, wielki szacunek. Gratuluję mózgu. To nie każdy niestety coś takiego jest w stanie wymyśleć. Ja na pewno nie. Rozpis absolutnie genialny. Niby proste, trzy kuponowe. Genialny. Czy jest człowiek w stanie wybrać trzy mecze i trafić dwa z nich? O kursach 18? A przecież możemy wybierać sobie po 2,60, 2,40, po 3,20. Różne możemy sobie wybierać, tak? Dla mnie totalna bomba, naprawdę. Może ja czegoś tu nie widzę, może ta wygrana moja była totalnym przypadkiem, ale z paroma chłopakami już rozmawiałem, no i wszyscy się jakby raczej jaramy, Także słuchajcie, śledźcie ten mój kanał. Nie bierzcie sobie do serca, tam jakiś idiota pisze, jakiś tam Damian tajemny, czy Darek Tajemny, czy coś. Jak trafiamy, to, to ten troll siedzi cicho, jak tylko coś tam zostanie nietrafione, troll wychodzi na powierzchnię i od razu coś tam yy, no i coś tam się wiecie, tam się pruje, chyba to jest jakiś dzieciak, który pewnie traci kieszonkowe na tej grze, i, i dlatego nie może się pogodzić z tym i robi tam trochę syfu, ale no. Nieważne, tacy ludzie zawsze będą i, i, i tyle. Także słuchajcie, to na tyle. Myślę, że zobaczycie i będziecie się jarali tak jak ja już niedługo. Niech tylko wznowią te rozgrywki. Ja liczę, że to się ten wirus za sekundę skończy. Tak jak Trump nawet słyszałem, powiedział, że dość tego i, i, i zaraz podejrzewam, będzie tak, ten doktor mówił, że faktycznie bez sensu. Jest, trzeba izolować tych najstarszych, najbardziej chorych i tak dalej. A nie teraz ludzie pracę tracą, w ogóle oszczędności życia, bo nie mają wypłat. Nie, dramat to jest jakiś, faktycznie to jest jakiś chyba sterowane przez kogoś, bo to jest niemożliwe, żeby ludzie mądrzy wymyślili coś takiego, żeby to jest, wiecie co? To jest tak, jakby w tej chwili, jak jest przy tych chorobach takich autoimmunologicznych, czy jakichś, że organizm produkuje własne, własne jakieś tam rzeczy w ciele, żeby się sam unicestwiać to chyba to dokładnie coś tutaj jest na tej zasadzie że niby oni tych ludzi odizolowują, niby tam walczą żeby wszyscy nie zachorowali ale tak jak mówi ten lekarz no co z tego, że dzisiaj czy tam w ciągu, nawet jak wszystko wróci do normy, zachoruje 20 milionów osób w Polsce, jak z tego 19 milionów, 900 tysięcy przejdzie to bezobjawowo no to gdzie tu jest ta panika a zdrowi ludzie faktycznie siedzą w domach pogoda się robi coraz fajniejsza Wątpię, żebyśmy tak dalej tą kwarantannę dali radę wytrzymać, ale jak będzie trzeba, będziemy siedzieli w domach. Dobra, nieważne, tak jak mówię, czekam na wznowienie rozgrywek. I słuchajcie, no, ten system lecimy, lecimy. Jak to nam wypali, bo najlepiej zacząć od najprostszego, tak? Jak to nam wypali, będziemy testowali kolejne te systemy. Tego pana, panu po raz enty, serdecznie gratuluję. Ogrywać tych bukmacherów na maksa. Niech nie myślą, że ludzie to frajerzy, z których trzeba tylko doić. Tylko niech ktoś ich też doi. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. No i tyle, słuchajcie. Nie będę dłużej gadał, bo i tak już dużo gadam. Także wszystkiego dobrego Wam życzę. I, i bądźcie zdrowi, tak? Zdrowie w sumie najważniejsze, tam cała reszta to czekamy na wznowienie rozgrywek i, i ciśniemy na maksa po wygrane do bookmachera. Cześć, hej.